Bardzo dobra wiadomość dla firm działających w suwalskiej specjalnej strefie ekonomicznej. Rząd zdecydował o wydłużeniu działania takich stref o kolejnych 6 lat, czyli do 2026 roku. Dzięki temu przedsiębiorcy działający w strefie będą mogli dłużej korzystać z możliwości odpisania od podatku części nakładów inwestycyjnych, mówi Zbigniew Góralczyk, wiceprezes SSE. Firma, która działa w strefie na podstawie zezwolenia, może odliczyć od dochodu poniesione koszty, które przy wydawaniu zezwolenia poniosła, koszty kwalifikowane. I to zależy po prostu od firmy, czy jest to firma mała, która może odliczyć do 70% tych poniesionych nakładów, kosztów inwestycyjnych, średnia 60% nakładów, a duża 50%. W Suwałkach na takiej uldze szczególnie zależy zakładom o niskiej rentowności. Im dłużej będzie działać strefa, tym większa szansa, że wykorzystają całą przysługującą im ulgę. To również bardzo dobra wiadomość dla zatrudnionych w takich przedsiębiorstwach osób, bo zwiększa prawdopodobieństwo utrzymania miejsc pracy. Duże firmy, których rentowność była mała, dość niska, ten okres funkcjonowania stref do 2020 roku jak gdyby wykluczał funkcjonowanie tych firm w specjalnej strefie ekonomicznej ze względu na krótki okres odliczenia od podatku dochodowego. A zwiększenie tego o 6 lat da napływ i te firmy nawet, które już funkcjonują w strefie, przez cały czas dopytywały się nas, kiedy nastąpi przedłużenie funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych i w tej chwili już przekazujemy dla wszystkich firm w strefie, ale nie tylko w strefie działających, że ten okres został zwiększony o 6 lat.